Niedzielę Gaudete, która rozpoczyna nasze rekolekcje, słyszymy wezwanie świętego Pawła z pierwszego listu do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie. Muszę się przyznać, że czytałem wiele razy to zdanie, ale pierwszy raz chyba usłyszałem to słowo zawsze. Zawsze się radujcie. To jest takie polecenie, które może się wydawać wręcz niewłaściwe, samo w sobie jakoś prowokacyjne, może nawet śmieszne, może zachęcające do jakiegoś powierzchownego życia, do jakiejś ucieczki, trudno nam sobie samych siebie wyobrazić, zawsze uśmiechniętych, zawsze szczęśliwych. My mamy poczucie raczej tego, że żadna radość nie jest na zawsze. Jest radość życia, ale mamy świadomość, że się skończy śmiercią. Mamy wielką radość życia z kimś i ta radość kończy się samotnością. Mamy wielką radość wypoczynku, ale zwykle jest tak, że już pod koniec pierwszego tygodnia urlopu myślisz, że musisz wrócić do pracy. Mamy radość pracy, ale wiesz, że czeka cię emerytura. Mamy radość lektury pięknej książki, wiemy, że się skończy. Mamy radość uprawiania sportu i wiemy, że dochodzimy do wieku niesprawności. Mamy radość kibicowania sportowcom i wiemy, że to na długo nie wystarczy, ponieważ także ich forma kiedyś się kończy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy ciągle doświadczenie radości nie zawsze. I co więcej, wielokrotnie właśnie świadomość tego, że ta radość jest nie zawsze, samą tę radość jakoś dyscyplinuje, jakoś stępia, jakoś tę radość nam odbiera. A tymczasem, jak bierzemy listy świętego Pawła, to on wielokrotnie wzywa do radości i bardzo wielokrotnie do radości zawsze. W liście do Filipian, łatwo zapamiętać, 4:4, to ponoć był ulubiony werset brata Roże, założyciela wspólnoty w Teze. W liście do Filipian czytamy: radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powiadam, radujcie się. Więc jakoś trzeba się zmierzyć z tym wyzwaniem, także dlatego, że przez 10 lat swojego pontyfikatu papież Franciszek powtarza nam jak refren słowo radość. I to słowo radość jest wpisane w jego, ośmielę się powiedzieć, najważniejsze dokumenty, poczynając od adhortacji takiej programowej, którą on uważa za najważniejszy dokument swego pontyfikatu, Evangelii Gaudium, radość Ewangelii. Potem jest kolejna adhortacja Veritatis Gaudium, radość prawdy. Taki dokument, który jest poświęcony szkolnictwu wyższemu w Kościele. Ale czujemy, że tak naprawdę papież dotyka takiego tematu radości, którą w nas wyzwala poznawanie prawdy. Veritatis Gaudium.
Jest też bardzo piękna adhortacja trzecia z kolei napisana przez papieża Franciszka o powołaniu do świętości. Gaudete et exultate, radujcie się i dosłownie podskakujcie z radości. Radujcie się. Jest też pewnie dla niektórych najbardziej znana, bo bardzo obficie dyskutowana adhortacja Amoris Laetitia, radość miłości. Radość, 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 radość. Pewnie znaleźlibyśmy jeszcze więcej tych tekstów Franciszka, które nawiązują wprost do tego wezwania świętego Pawła. Zawsze, zawsze się radujcie. Jak to możliwe? Myślę, że warto zacząć szukać odpowiedzi od drugiego listu do Koryntian, szósty rozdział, dziesiąty werset. Paweł mówi, że jesteśmy jakby smutni, ale zawsze radośni. To jest taki pierwszy tekst u Pawła, w którym możemy nabrać pewnego dystansu do takiego łatwego przeczytania wezwania zawsze się radujcie, bo Paweł mówi, zawsze wydajemy się smutni, ale jednak radośni. I to stwierdzenie, jakby smutni, lecz zawsze radośni, ono jest w takiej serii paradoksów w tym fragmencie listu do Koryntian. Uchodzący za oszustów, a prawdomówni. Niby nieznani, a dobrze znani. Niby umierający, a żyjemy. Jakby ubodzy, a wzbogacający wielu. I te paradoksy wynikają z okoliczności. Paweł mówi, że jesteśmy zawsze radośni, choć wydajemy się smutni. A dlaczego? Bo ta zawsze radość, ona się dzieje wśród utrapień, wśród przeciwności i ucisków, w chłostach, w więzieniach, wśród pohańbienia, przez zniesławienie. Więc okoliczności, w których Paweł się znajduje, nie są najbardziej sympatyczne. Pewnie też nie jest uśmiechnięty od ucha do ucha i ludzie patrzą na niego, mówią smutny. A jednak on mówi, w sobie noszę radość. Jakby smutni, zawsze radośni. Jest w Dziejach Apostolskich taka scena, kiedy Paweł i Sylas są w więzieniu. Tak jak tu w tym tekście. Są w więzieniu. I co robią w więzieniu? Śpiewają hymny. O północy śpiewają hymny ku czci Pana. Te paradoksy są też wpisane w błogosławieństwa. Wśród błogosławieństw, które wypowiedział Pan Jezus, tak jak je zapisał święty Mateusz, czytamy: błogosławieni jesteście, czyli szczęśliwi jesteście, gdy ludzie wam urągają, gdy prześladują was, gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Myślę, że każdy z nas, im dłużej żyje, tym może mówić o prawdzie tych słów. Każdego z nas dotyczą. Pewnie wszyscy, jak tu jesteśmy, przeżyliśmy już coś takiego. Urąganie, prześladowanie, kłamstwo. Cieszcie się, radujcie. Ale jest też zdanie Jezusa zapisane przez świętego Łukasza. Nie z tego się cieszcie, że duchy wam się poddają. Cieszcie się z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. To jest jakby tekst przeciwny, bo ten z błogosławieństw mówi o trudnych okolicznościach, nie? Że ktoś tobą poniewiera,
ktoś ci odbiera dobre imię, ktoś cię publicznie opluł. Nie. Ciężko być radosnym. Natomiast ten tekst z Łukasza mówi o bardzo pozytywnych okolicznościach. Uczniowie właśnie wrócili z takiej pierwszej misyjnej wyprawy, na których Jezus ich posłał. I ta wyprawa to było jedno wielkie pasmo sukcesów. Mistrzu, na Twoje słowo złe duchy nam się poddają. Jezus mówi, nie z tego się cieszcie. Znaczy wyraźnie jakby pokazuje nam Pan Jezus, że ta radość nie jest zależna od tego, czy na zewnątrz jest dramat, czy na zewnątrz jest sukces. Nie stąd się rodzi. Nie tu trzeba szukać źródła. Jest taki tekst u proroka Habakuka, 3 rozdział. Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, pola nie dają żywności, trzody owiec znikają z owczarni, nie ma wołów w zagrodach. Czujecie ten kataklizm? Nic nie ma. Nie ma oliwek, nie ma zboża, nie ma owiec, nie ma wołów, nie ma nic. Nie ma nic. Ja mimo to w Panu będę się radować. Weselić się będę w Bogu moim Zbawicielu. Pan Bóg, moja siła, uczyni me nogi podobne jelenim. Wyprowadzi mnie na wyżyny. Czujemy już, że ta radość, o której mówi Pismo, musi być radością w Panu. Musi być radością w Bogu. Musi być radością wewnątrz tej relacji. I właściwie tylko w Panu ona może trwać zawsze. Tylko w Panu ona może mieć wymiar wieczny. To znaczy tylko Bóg może ostatecznie otrzeć nam z naszych oczu każdą łzę. Tylko Bóg jest w stanie dać nam radość na zawsze. Więc to wezwanie radujcie się zawsze, ono nie jest takim wręcz bezdusznym poleceniem, żeby się sztucznie uśmiechać cały czas, niezależnie od okoliczności. Tylko to jest wezwanie do tego, żeby odkryć, jaką radość obecność Boga wnosi w nasze życie. I że to jest radość, która przerasta wszystko inne, która przerasta każde inne doświadczenie, złe czy dobre. Żadne nie jest zestawialne z tym, że Jezus wszedł w moje życie, że Bóg stał się w moim życiu obecny. I tak jak zawsze przy poleceniach, które wydaje Pan, najpierw jest łaska, najpierw jest dar, a potem jest przykazanie. Znaczy, najpierw Bóg wchodzi w nasze życie, żeby je zmienić, żeby je przekształcić w sposób znaczący, w sposób konkretny. Najpierw Bóg jest w naszym życiu obecny, a potem pada to polecenie, zawsze się radujcie. Jakby chciał powiedzieć, jeśli mnie nie znasz, jeśli mnie nie spotkałeś, jeśli nie znasz tej relacji, no to skąd by się miała brać ta radość zawsze? Skąd by się miała brać? Skąd by miała płynąć? Radość zawsze może być tylko w Panu.
Tak. Myślę, że czujemy, że łatwo jest taką tezę postawić przed sądem, pod oskarżenie i na przykład powiedzieć, że takie zdanie, że radość zawsze jest możliwa w Panu, no to jest to, co Lenin nazywał duchową gorzałką. Nie? Jest smutno, jest źle, ale mogę się opić takim rodzajem nadziei. Nie? Mogę się tym opić, że jest bardzo źle, ale Pan jest radosny i z Panem jest mi dobrze. To oskarżenie może też mieć inną formę, nie wiem, choćby taką, zdaje się, jaką formułował Nietzsche. Nie? Że, mówiąc o tym, że jak lis widzi winogrona, które wiszą za wysoko, nie może do nich doskoczyć, to sobie mówi, że są kwaśne. Nie? I w ten sposób nieraz mówią o nas, chrześcijanach. Nie? Nie mamy możliwości doskoczyć do tego, co ludziom daje satysfakcję, poczucie spełnienia i tak dalej, to mówimy, a to jest B. Po to nie sięgamy, bo to jest złe. Tak naprawdę nie sięgasz, bo nie doskoczysz. Nie? Łatwo jest takie oskarżenia mnożyć. Myślę, że takim oskarżeniom jest dobrze przeciwstawić konkretne doświadczenie. I doświadczenie, które musi zostać przywołane, to jest doświadczenie świętego Franciszka z Asyżu. O Franciszku różne rzeczy możemy mówić, ale pewnie jest tak, że nikt nie powie, że był smutnym człowiekiem. To nie znaczy, że nigdy nie płakał. I na pewno to nie znaczy, że żył powierzchownie i że żył zawsze z uśmiechem na gębie. Natomiast tak, Franciszek był człowiekiem wielkiej radości. Myślę, że znacie, zresztą sam ten tekst przytaczałem wiele razy, ale podobno ludzie lubią słuchać to, co znają. Więc odważa się przeczytać ten tekst jeszcze raz z tego miejsca. Ale potem będę chciał do tego tekstu dać komentarz, jakiego do tej pory nigdy nie dawałem. Tekst jest zwykle w pismach Franciszka zatytułowany O prawdziwej i doskonałej radości. Franciszek nie napisał tego tekstu, tylko go podyktował. Należy do takiej serii jego utworów, które zwykle mają wspólny tytuł dikta, nie, powiedzenia. I owo diktum jest następujące. Pewnego dnia u świętej Marii, Matki Bożej Anielskiej, święty Franciszek zawołał brata Leona i powiedział: bracie Leonie, pisz. Ten odpowiedział: jestem gotów. Pisz rzeczę, czym jest prawdziwa radość. Przybywa posłaniec i mówi, że wszyscy profesorowie z Paryża wstąpili do zakonu. Napisz, to nie jest prawdziwa radość. Że tak samo uczynili wszyscy prałaci z tamtej strony Alp, arcybiskupi i biskupi, również król Francji i Anglii. Napisz, to nie jest prawdziwa radość. Tak samo, że moi bracia poszli do niewiernych i nawrócili wszystkich do wiary, że mam od Boga tak wielką łaskę, że uzdrawiam chorych i czynię wiele cudów. Mówię ci, że w tym wszystkim nie kryje się prawdziwa radość. Lecz co to jest prawdziwa radość? Wracam z Perugii i późną nocą przychodzę tu. Jest zima i słota. I tak zimno,
że u dołu tuniki zwisają zmarznięte sople i ranią wciąż nogi i krew płynie z tych ran. I cały zabłocony, zziębnięty i zlodowaciały przychodzę do bramy i gdy długo pukałem i wołałem, przyszedł brat i pyta, kto jest? Odpowiedziałem, brat Franciszek. A ten mówi, wynoś się. To nie jest pora stosowna do chodzenia. Nie wejdziesz. A gdy ja znowu nalegam, odpowiada, wynoś się. Ty jesteś prosty i niewykształcony. To jest bardzo ładne po łacinie. Simplex et idiota. Jesteś prosty i niewykształcony. Jesteś teraz zupełnie zbyteczny. Jest nas tu tylu i takich, że nie potrzebujemy ciebie. A ja znowu staję przy bramie i mówię, na miłość Bożą, przyjmijcie mnie na tę noc. A on odpowiada, nic z tego. Idź tam, gdzie są krzyżowcy i proś. Powiadam ci, jeśli zachowam cierpliwość i nie rozgniewam się, na tym polega prawdziwa radość i prawdziwa cnota i zbawienie duszy. I to jest taki tekst, który się dobrze czyta. Można z niego zrobić budujący przykład na kazanie. I tym łatwiej jest, wtedy łatwiej jest z niego zrobić taki budujący przykład, kiedy, tak jak w wielu wydaniach pism świętego Franciszka, usunie się ten fragment, w którym Franciszek jest zidentyfikowany. Jest cała seria wydań pism Franciszka, gdzie tego fragmentu nie ma. I wtedy to jest taka rozmowa o cierpliwości, którą trzeba zachować w ogóle, bo jest zimno, tu cię nie chcą przyjąć, zachowaj cierpliwość. Tyle tylko, że w najstarszych zapisach jest dokładnie ten fragment. Nie? Kto tam? Brat Franciszek. Nie ma mowy o tym, że został nierozpoznany. Ten brat dobrze wie, kto przyszedł. Nie? Przyszedł ten, który stał u ich początku. Przyszedł ten, od którego wszystko się zaczęło. Przyszedł Franciszek. Oni kiedyś poszli za nim. Nie? No tak. Ale teraz już nie jest potrzebny. Bo jest nas tu tylu i takich, że cię nie potrzebujemy. I za tym tekstem kryje się prawdziwa historia. Ten tekst został podyktowany przez Franciszka w roku 1223. A od 1221 Franciszek zaczął przygotowywać swoją regułę. I napisał pierwszą regułę. Której bracia nie przyjęli. Udali się do niego, żeby go namówić na zmiany. Więc powiedział, że zmieni. No to wtedy poszli z przerażeniem go pilnować, bo się bali, że zmieni na jeszcze gorszą. Poprawił i zawierzył tę regułę człowiekowi, który miał na imię Eliasz, brat Eliasz. Jego najbliższy przyjaciel, pierwszy świadek jego nawrócenia. Kiedy Franciszek się nawracał, to Eliasz mu stale towarzyszył. Temu człowiekowi, który był jego przyjacielem, od urodzin w Panu, w Duchu Świętym, Franciszek zawierzył ten tekst, a on go zgubił. On go zgubił.
I Franciszek musiał od nowa napisać regułę. Przy trzecim podejściu napisał regułę, która została zatwierdzona przez papieża. Ale w całym tym procesie pisania reguły bracia mu pokazywali, nie, to twoje ideały nie są już nasze, twoje ideały nas przerażają. Twój sposób życia nas absolutnie przerasta. My nie chcemy w ten sposób. My nie damy rady w ten sposób. I ten moment tworzenia reguły jest dla Franciszka w życiu takim momentem właśnie wyrzucenia. Jest nas tu tylu i takich. A ty jesteś prostak. Nie chcemy cię. Mogą być franciszkanie bez Franciszka. Przerabialiście to kiedyś? W różnych wymiarach można to przerobić, nie? Myślę, całkiem nierzadki wymiar to jest chyba taka przestrzeń relacji rodzice-dzieci. Robisz w życiu wszystko, co możesz. Nie? Robisz wszystko. Nie? Do momentu, w którym dziecko stało się dorosłe, mówi, nie potrzebuję ciebie. A w ogóle to myślę inaczej niż ty. Ja teraz będę żyć po swoje. To musi być bolesne. To nie może być proste. Nie? Kiedy się czujesz na raz wyrzucony, niepotrzebny. Dalej nie. Nie byłoby ich bez Niego, ale Go nie chcą. Pa. Skąd ten człowiek brał wtedy siłę? Jak Franciszek przeszedł przez to doświadczenie? Odpowiedź jest bardzo prosta. To jest taka zbieżność, czy chronologia dat. Ten tekst o prawdziwej radości jest 1223 i wtedy też w Wigilię Franciszek urządził, jak wszyscy mówimy, pierwsze jasełka. To tak naprawdę w Greccio była pierwsza Eucharystia sprawowana właśnie jako msza święta pasterska. W grocie na kawałku skały Franciszek położył siano, na tym sianie położyli obrus i odprawili Eucharystię. Tam nie było poustawianych laleczek, figureczek, nie wiadomo czego. Ta pierwsza szopka, jaką Franciszek w życiu urządził, to była Eucharystia sprawowana w grocie, na skale, na sianie, wśród zwierząt. Nie? To znaczy chciał celebrować tajemnicę Jezusa Chrystusa, który się narodził i w narodzinach był już odrzucony. Nie było dla niego miejsca, więc się rodził w stajni, wśród zwierząt, w grocie. I to jest koniec roku 1223, a w następnym roku 1224 Franciszek na Alverni otrzymał od Jezusa stygmaty. Nie? Więc co go przeprowadziło przez doświadczenie odrzucenia? Co go przeprowadziło? Komunia z Jezusem odrzuconym. Odrzuconym w narodzinach i odrzuconym w śmierci. Komunia z Jezusem. To jest właśnie to. Radość w Panu. Radość w Panu. Nie ma zewnętrznych okoliczności, które mogą ci odebrać radość, jeśli jesteś w takim zjednoczeniu z Jezusem. Że się właściwie Jezus fizycznie na tobie powiela. Że się na tobie fizycznie odbija. Tak jak się odbił na Franciszku. Nie. Kiedy wchodzisz w te tajemnice Jego odrzucenia, Jego ubóstwa. To są przepiękne teksty Franciszka o Jezusie, który
był ubogi z wyboru. Nie, Franciszek mówi, to nie jest tak, że Jezus się urodził w stajni, bo go tak dopadły okoliczności. To był wybór Jezusa. To był wybór Boga. Nie? I możesz ten wybór odnaleźć w sobie. I to jest to, co jest źródłem radości. Muszę kończyć, bo widzę, która jest godzina. Ale od tego jest proste przejście do... Z powrotem do świętego Pawła i do tego odkrycia, skąd się bierze jego radość zawsze. Trzeba by czytać list do Filipian. Kiedy Paweł mówi, że w życiu odrzucił wszystko. Odrzucił do tego stopnia, że uznał to za śmieci i za odchody. Z racji na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego. I ze wszystkiego, co złe i co dobre, wyzułem się ze wszystkiego. Nic nie jest zestawialne z najwyższą wartością poznania Chrystusa Jezusa. Jesteśmy w języku biblijnym. Poznać kogoś, chcecie wiedzieć, co znaczy? To znaczy wejść z nim w życiową wspólnotę. Tak jak mąż poznaje żonę, a żona poznaje męża we współżyciu. To znaczy poznać. To znaczy poznać. I to jest najwyższa wartość. Taka relacja z Jezusem. Wszystko inne to są śmieci. Wszystko inne to są odchody. Więc jeśli chcemy zrozumieć to wezwanie, radujcie się zawsze, to musimy się zapytać o pierwszeństwo relacji z Jezusem w naszym życiu. O pierwszeństwo relacji z Jezusem w naszym życiu. Kim On jest? Kim On jest? Czy rzeczywiście jest pierwszy? Czy wszystko przy nim jest niczym? Kto to jest Jezus? Myślę, dobrze czujecie, to jest najważniejsze pytanie rekolekcji. Kim On jest? Kim On jest? W każdym razie, tak, jeśli znam odpowiedź na to pytanie, to ta obietnica radości zawsze jest obietnicą dla mnie. Jak go nie znam, to jest jak winogrona zawieszone za wysoko. Nie, nie doskoczysz. Nie doskoczysz. Tak. Bardzo Wam dziękuję za cierpliwość. Niczego już nie obiecuję na jutro, nie? Czy będzie krócej, ale tak. Wyznajmy naszą wiarę.